Komu warto zaufać w ten trudny gospodarczo czas? Pytał ostatnio wprost premier Mateusz Morawiecki, goszcząc w Zawężu Dużym. I od razu dla precyzji swojej wypowiedzi jeszcze dopytał. Czy tym, którzy w czasie kryzysu nie robili nic, czy rządowi Zjednoczonej Prawicy, który robi wszystko, żeby złagodzić przebieg kryzysu i żeby zapewnić wzrost gospodarczy. Oczywiście to były pytania retoryczne z ust premiera Morawieckiego, bo wiadomo, że dla szefa rządu PiS najlepszy jest i basta. Kilka dni później premier znów wskoczył na tego samego retorycznego konika, tym razem na Mazowszu, w Świerczu, pytał tak. Komu warto zaufać w tym trudnym czasie? Czy liberałom z Platformy Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, który mówił o seniorach moherowe berety, czy prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, który dla wszystkich seniorów ma zawsze serce na dłoni? A zatem tym razem było ze strony premiera Morawieckiego już po nazwisku. Oni powiedzą, że państwo powinno być nocnym stróżem, nie wtrącać się. A ja powiem, że państwo powinno być państwem z sercem. Z sercem dla tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Widać, że to jest nowa narracja obozu władzy na czas kryzysu, na czas inflacji. Także dlatego, że tę myśl podaje dalej w mediach społecznościowych profesor Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, który uchodzi za głównego badacza polskiego społeczeństwa. Prawo i Sprawiedliwość nieustannie analizuje, jakie są potrzeby, pragnienia, lęki, strachy wyborców i obywateli, żeby szybko reagować, szczególnie jeżeli chodzi o potrzeby, pragnienia i lęki swojego własnego elektoratu. Otóż Norbert Maliszewski pisał na Twitterze tak. Komu warto zaufać? Czy Donaldowi Tuskowi, który po kryzysie finansowym 2008 roku prezentował filozofię państwa stróża nocnego i nie miał buzika, żeby reagować? Czy rządowi Zjednoczonej Prawicy, która dała 500+, 13 i 14 emeryturę, dotacje do nawozów, tarcze, dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Tak to idzie z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony ostatnio Mateusz Morawiecki przestrzegał nas przed tym, że idzie duża gospodarcza zawierucha. To jest pewnego rodzaju nowum, bo do tej pory słyszeliśmy jedynie dobre wiadomości, propagandę sukcesu, taką jak nie przymierzając za czasów Edwarda Gierka. Jak? Pomożecie! No. Rosną wielkie budowy socjalizmu i nowe osiedla. Po szerokich estakadach mkną lśniące auta. Kraj rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatnio. Zresztą cele tej propagandy z lat 70. i tej obecnej tu i teraz są zaskakująco zbieżne. W 1975 roku Jerzy Łukaszewicz, który był wówczas kierownikiem Wydziału Prasy, Propagandy i Wydawnictw Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przygotował taką strategię propagandową, która miała być oparta na dwóch filarach. Filar pierwszy mówił o tym, że należy przekonywać społeczeństwo, że na czele PZPR-u stoją kompetentni fachowcy. Ludzie, którzy mocno dzierżą ster naszego państwa w dłoniach i prowadzą ten nasz statek na spokojne, bezpieczne i obfite wody. Drugi filar skupiał się na tym, by ugruntować w społeczeństwie przekonanie, że kraj się rozwija. Kwitnie, że jest nieustanny progres. Podług zasady Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej. Prawo i Sprawiedliwość zmierza właśnie w tym samym kierunku. Kreuje swój wizerunek partii z jednej strony empatycznej, troskliwej, a z drugiej kompetentnej, która potrafi działać nawet w czasie największych burz. Tyle, że rzeczywistość dość mocno skrzeczy. Komisja Europejska nie ma dla nas dobrych wiadomości. Po pierwsze obniżyła prognozy naszego wzrostu gospodarczego w tym roku. Najpierw mówiła o 5,5%, teraz o niespełna 4%, a w przyszłym 2023 roku ma być zaledwie 3%. Niektórzy twierdzą, że to i tak optymistyczne wskazania, bo według niektórych ekspertów nasza gospodarka wyhamuje do raptem 2%. Co innego, inflacja ta trzyma się i będzie się trzymać mocno. No, według Komisji Europejskiej na poziomie 11% w tym roku i 7%
przyszłym, ale patrząc na wskazania Głównego Urzędu Statystycznego, musimy się obawiać, że ten szczyt inflacji wcale nie będzie w czerwcu, jak prognozują rządowi eksperci i eksperci Narodowego Banku Polskiego, tylko że ten szczyt niestety się przesunie, a inflacja będzie dużo wyższa niż 11, 12 czy 13%. Jeszcze na początku roku, przed wybuchem wojny w Ukrainie, Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, jeden z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, mówił, że definitywnie już kilkanaście lat temu odeszła złotowłosa. Mianem złotowłosej gospodarki określano dwie w miarę stabilne dekady rozwoju, datowane mniej więcej od połowy lat 80., które skończyły się z kryzysem finansowym lat 2008-2009. No i od tego momentu jesteśmy w takiej epoce nieustannych turbulencji. Ostatnio to dwuletnia pandemia koronawirusa, a teraz wojna w Ukrainie. Tyle, że rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił na te zewnętrzne czynniki przerzucić całą odpowiedzialność za sytuację gospodarczą naszego kraju. A to nie tak, ponieważ także rząd Prawa i Sprawiedliwości ponosi część winy. Spójrzmy na inflację. W krajach, które także przeszły pandemię koronawirusa i które także nie są wolne od kosztów wojennej zawieruchy, bo też płacą wyższe ceny za surowce energetyczne, inflacja jest mniej więcej o połowę niższa niż w Polsce. A zatem rząd Prawa i Sprawiedliwości też ma swoje za uszami. Polityka Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku była jasna. To było zwiększanie wydatków. Chodziło oczywiście o transfery socjalne, które z jednej strony pełniły rolę kiełbasy wyborczej, a z drugiej także funkcje osłonowe wobec tych działań, które mogły się nie spodobać do końca społeczeństwu, jak na przykład zamach na wymiar sprawiedliwości. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość prowadziło od samego początku inżynierię finansową i kreatywną księgowość, i to tak skutecznie, że dziś tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest prawdziwy stan finansów publicznych. Zważywszy chociażby na to, że ponad 70% deficytu jest generowane w jednostkach poza konstytucyjną definicją budżetu państwa, a więc poza kontrolą parlamentu, czyli poza jakąkolwiek kontrolą. Bardzo słabe chwile przeżywają obligacje Skarbu Państwa. Rynek każe płacić sobie coraz wyższe odsetki, czyli wzrastają koszty obsługi długu, a to z kolei oznacza, że trzeba będzie dołożyć do tego interesu około 20 miliardów złotych w tym roku i podobną sumę w kolejnym. A zatem opowieści premiera Mateusza Morawieckiego, który nam prawił o zrównoważonym budżecie, albo wręcz o nadwyżce budżetowej, który nam wprost w oczy mówił, że trzeba uczciwie powiedzieć, że finanse publiczne Polski nigdy nie były w aż tak dobrym stanie, należy włożyć się między bajki, i to definitywnie. Jakby tego było mało, zupełnie inne polityki prowadzą, polityki znoszące się, bank centralny i rząd wobec inflacji. Bank centralny podnosi stopy procentowe, żeby zmniejszyć ilość pieniądza na rynku. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość ciągle pompuje grosz na rynek, chociażby w sierpniu będzie wypłacał 14. emeryturę. A to wszystko oznacza, że inflacja będzie trwała jeszcze długo i będzie bardziej dla nas wszystkich dolegliwa. Ot, kwadratura koła. A przecież miało być tak pięknie. Adam Glapiński, wybrany ostatnio na drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego, przez wiele miesięcy opowiadał nam same miłe i uspokajające rzeczy. W marcu prawił, że koniunktura jest świetna, fundamenty polskiej gospodarki bardzo silne i żadnych kryzysowych zjawisk na horyzoncie. W październiku przekonywał nas, że mamy nieprzebrane ilości gotówki, że nie potrzebujemy na rozwój pieniędzy z Unii Europejskiej, z Funduszu Odbudowy, bo mamy swoje zasoby i one nam na ten rozwój także po pandemii wystarczą i że cały świat chce od Polski pożyczać. W listopadzie prawił, że inflacja jest po prostu efektem naszego sukcesu, bo tak Polska sprawnie wychodziła z pandemii. Tymczasem jeden z głównych analityków banku PKO BP przekonuje, że za chwilę może nam grozić techniczna recesja. To jest taka sytuacja, kiedy następuje spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach. I teraz pojawia się kluczowe pytanie. Czy rząd Zjednoczonej Prawicy będzie potrafił powiedzieć nam prawdę,
skoro przed nim rok wyborczy 2023, a PiS zna tylko jedną metodę na pozyskiwanie głosów, czyli transfery socjalne, czy będzie w stanie powiedzieć nam prawdę, że przed nami lata chude i czas zaciskania pasa? Cytując Wiecha, przypuszczam, że wątpię.